Witamy serdecznie, tym razem w Olsztynie. Ja już Przemka nie widziałem bardzo, bardzo długo, ale Przemek nie próżnuje i robi jedno i drugie. Mieszkanie robimy w tej chwili. Drugie mieszkanie w takim razie. A w tej chwili gdzie jesteśmy? W Olsztynie na Zatorzu. W Olsztynie na Zatorzu. Ile metrów, następnie ile pokoi i co zamierzasz tu zrobić? Tak, mamy tutaj 45,3 metra, dwie sypialnie, tutaj salon będzie przejściowy połączony z aneksem kuchennym. Tutaj tą ściankę będziemy, tak jak widać na wizualizacji, ściankę będziemy burzyć. No i będzie połączony tak salon z aneksem kuchennym, oddzielający będzie taka fajna wyspa będzie zrobiona. Jak udało ci się znaleźć to mieszkanie? Z internetu. Z internetu. I długo negocjowałeś? Nie. To była szybka akcja. Tak, oczywiście gotóweczka musiała być. No i kupiliśmy mieszkanko. 3200 z metra, tak? 3200 z metra. 145 045,3 m². A to poprzednie gdzie miałeś? Na Dworcowej. Na Dworcowej, to już centrum, tak? Centrum, tak jest. No i ile tam poszło za metr? Tam sprzedaliśmy za 4900 z metra. 4900, a tu za ile będziesz planował sprzedać? To znaczy wystawiamy za 500. No to tamto troszeczkę mogliśmy więcej zarobić, no nie, uczymy się. Także no tutaj troszkę uczymy się na błędach i myślę, że te pójdzie troszeczkę lepiej. Ale tam był satysfakcjonujący zysk? Bardzo dobry. O, bardzo dobry. A mógł być jeszcze lepszy, to już w ogóle. Mógł być lepszy, tak jest. No ale teraz ceny idą w górę wszędzie i nie nadążamy nad tym, także wystawiamy dzisiaj, a już jutro te ceny idą jeszcze bardziej w górę. Jak to tutaj obserwujesz na rynku w Olsztynie? Będą jeszcze ceny szły w górę? Myślę, że będą szły w górę, mieszkanka się znajdują, także dla nas wiwnowców mieszkanek nie zabraknie. No tak, a gdzie jest ekipa remontowa? No, nie ma. Ekipa remontowa wchodzi na mieszkanie 19 marca, no i ruszamy pełną parą. A elektrykę kto ci robił? Elektryk, czyli oddzielnie. Elektryka oddzielnie wzięliśmy, tak jest. Ile w Olsztynie trzeba liczyć za dobry remont, jeśli chodzi o metr kwadratowy? Ja myślę, że w 1000, może poniżej 1000 uda nam się mieszkanków remontować. A, no to bardzo dobrze. No i jak przewidujesz proces inwestycyjny? Jeśli chodzi o czas, nie? Jak długo będzie? Jeśli chodzi o czas, no umowę mamy z ekipą remontową ustaloną na miesiąc czasu. Obiecali nam, że uda się to może szybciej zrobić. Przy poprzednim mieszkaniu jakieś większe problemy były? Było trochę, może nie będę tak... A jak długo tamto robiłeś? Tamte mieszkanko robiliśmy około 2 miesięcy, z tym, że no, robimy troszeczkę na odległość. Tak? Brat jest z Olsztyna, ale w tej chwili pracuje w Szwecji, ja jestem z Augustowa, także no, też i musimy kombinować troszeczkę, tak pracujemy na odległość. Pomagają ci tu nasi uczestnicy coś? Tak jest. Mariusz Jurczyk miałem okazję teraz bliżej troszeczkę poznać, także no, z nim tak naprawdę jesteśmy na takim bliższym kontakcie. Tak? No i Jolę serdecznie pozdrawiamy. Jolę też miałem okazję poznać. Tydzień temu byliśmy na jej mieszkanku. Mieliśmy okazję pooglądać, taki sobie objazd wiwnowców zrobiliśmy po mieszkaniach. Także bardzo fajnie. Ile czasu ci zeszło od momentu zakupu do sprzedaży tamtego mieszkania? Od zakupu do sprzedaży około pół roku, z tym, że no, musieliśmy znaleźć ekipę remontową, musieliśmy, no tak jak wspomniałem wcześniej też, no, robimy na odległość, tak? Już teraz mamy zaufaną ekipę remontową, także no to myślę, że to teraz będzie z mieszkania na mieszkanie będzie troszeczkę nam to wszystko fajnie, lepiej szło. I kredyt czy gotówka? Gotówka. No i dobrze. I tutaj robisz podłogę, kaloryfery, łazienkę, kuchnię, wszystko tak jak jest na projektach? Wszystko tak jak ty, Wojtek, uczyłeś, jak jest na projektach, tak jest. No to trzymamy kciuki, a my dzisiaj jeszcze 3 mieszkania tutaj w Olsztynie, potem moje wystąpienie na Global Investor Club w Olsztynie, zostałem zaproszony, a jutro lecimy do Krakowa. Także pozdrawiamy serdecznie. Wojciech Orzechowski i Przemek Sobolewski. Cześć wam.